Cześć, ja nazywam się Mikołaj Lech, jestem rzecznikiem patentowym. Jeżeli wybierzesz nazwę firmy kolizyjnie podobną do cudzego zarejestrowanego znaku towarowego, to naruszysz tym prawo. Takie spory potrafią ciągnąć się latami i kosztować do 30 tysięcy złotych. I właśnie dlatego powinieneś zrobić taką pełną analizę prawną swojej nazwy w ogóle przed wejściem z nią na rynek. Już nie mówię nawet o sytuacji, kiedy chcesz zgłosić taką nazwę do urzędu patentowego. Tylko zastanów się, czy taką weryfikację, która ma de facto zadecydować o Twoim bezpieczeństwie, da się zrobić w kilka minut? A jeżeli nie, to czy jakiś prawnik na naprawdę zrobi za darmo taką analizę w kilka godzin. Mówię za darmo, ponieważ internet zalany jest obecnie reklamami firm, które oferują darmową weryfikację marki. Myślę, że po obejrzeniu tego nagrania sam ocenisz czy to przypadkiem nie jest jakiś taki tani chwyt marketingowy. No dobrze, ale zrób teraz taki mały krok wstecz i odpowiedz sobie na pytanie dlaczego w ogóle chcesz zastrzec nazwę swojej firmy. Domyślam się, że chodzi o bezpieczeństwo. Chcesz po prostu uniknąć niepotrzebnych sporów o te prawa do marki, chcesz uzyskać takie bezpieczeństwo, czyli zastrzeżenie znaku towarowego jest środkiem do osiągnięcia tego konkretnego Celu. I wszystko się zgadza. Taka rejestracja w urzędzie patentowym fantastycznie zabezpieczy prawa do Twojej marki. Tylko, że ta formalna ochrona może prysnąć niczym taka bańka mydlana, jeżeli okaże się, że sam nawet nieświadomie naruszysz prawa do cudzego, podobnego znaku towarowego. Nie powinieneś zadawać sobie pytania, czy moja nazwa jest już przez kogoś zastrzeżona. Bardzo często takie pytanie dostaję. Może się okazać, że nie jest zastrzeżona, a i tak nie wolno Ci jej używać. Powinieneś poznać odpowiedź na dużo ważniejsze i trudniejsze pytanie, czy moja nazwa firmy nie łamie przypadkiem cudzych praw? A tego dowiesz się jedynie robiąc takie pełne, pogłębione badanie znaku towarowego. To na tyle drobiazgowa analiza, że bardzo często daje skrajnie inne wyniki niż taka darmowa weryfikacja na identyczność. W urzędzie patentowym, oczywiście, panuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy, czyli że ochronę uzyska ten, kto jako pierwszy o nią wystąpi. I ludzie, którym to się udało, którzy przeszli taką procedurę, uznają, że zabetonowali tak prawa do swojej marki. Tym samym przechytrzyli konkurenta, który co prawda używał tej nazwy wcześniej, ale jakoś lekkomyślnie nie pomyślał o tym, aby ją zarejestrować. I takie osoby często myślą, że skoro otrzymały to świadectwo ochrony, no, to mają takie urzędowe potwierdzenie, że nie łamią cudzych praw. No, przecież gdyby z ich nazwą firmy było coś nie tak, no to tej ochrony by nie dostali. Proste i logiczne, prawda? Tylko pozornie. Mamy tutaj prawdziwe kombo szkodliwych mitów. Okazuje się, że urzędnik rozpatrujący twoje zgłoszenie nie sprawdza, czy istnieją kolizyjnie podobne znaki towarowe do twojego. Czeka tylko, czy ich właściciele złożą formalny sprzeciw. Jeżeli konkurent tego nie zauważy, nie zauważy twojego zgłoszenia, a to się zdarza dość często, no to masz szansę zastrzec nawet znak towarowy, który będzie podobny do nazwy Adidas. I niedawno autentycznie to się komuś udało. I teraz zobacz, czy dresy dla psów ze sparodiowanym logo Adidasa są legalne? No moim zdaniem nie. Toczył się zresztą spór, gdzie uznano, że znak towarowy Adidok narusza prawa Adidas. Aktualnie Adidas może próbować unieważnić ten znak towarowy albo od razu pozwać osobę, która się nim posługuje. To, że rejestracja udała się, że ktoś dostał prawo ochronne na takie oto taki sygnet, taką grafikę, nie jest żadną okolicznością łagodzącą w sądzie. Zresztą konsultowała się ze mną kiedyś kobieta, która była w środku sporu o prawa do swojej marki. Dodam sporu, który totalnie był dla niej szokiem. Rok wcześniej wymyśliła nazwę dla swojego sklepu internetowego. To było połączenie imion. Jej dwóch córek. No, niestety w Polsce, jak sprawdziła, był już sklep o identycznej nazwie, była to jej konkurencja. Zmieniła więc w swojej nazwie jedną literkę. Chciała się upewnić, że to wystarczy. Szybko trafiła na reklamę firmy, która oferowała darmowe badanie. Jeszcze tego samego dnia dostała od nich takiego maila z taką jasną i klarowną informacją: nasi prawnicy zweryfikowali pani nazwę i nie znaleźli takiego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Ma pani jeszcze szansę na rejestrację. I nie minął miesiąc od momentu, kiedy w końcu otworzyła ten swój sklep, a otrzymała pozew. Konkurent, którego tak bardzo się obawiała, postanowił odebrać jej firmową domenę siłą. Podnosił, że jej nazwa Nazwa tego sklepu wprowadza klientów w błąd. Kobieta broniła się tym, że urząd patentowy jest znak zastrzyk, więc uznał, że te różnice są. Absolutnie wystarczające. No niestety myliła się, bo Urząd Patentowy, podobnie jak z logo Adidoga, w ogóle tego nie sprawdza. I finał tej sprawy był taki, że konkurent przejął siłowo domenę internetową, na której stał jej sklep. I teraz badanie nazwy na identyczność jest moim zdaniem proste i możesz je zrobić całkowicie samodzielnie. Zauważ, że urzędy patentowe udostępniają w internecie rejestry zgłoszonych i zarejestrowanych znaków towarowych całkowicie za darmo. Jeżeli znajdziesz tam identyczny znak towarowy z twojej branży, to jest twoja konkurencja, no to mamy tutaj książkę. Kolizję i w taką nazwę absolutnie nie powinnyś wchodzić. Tylko jak już wiesz, badanie na identyczność jest daleko niewystarczające. A jeżeli jakaś firma pisze ci, że masz jeszcze szansę na rejestrację, no to zgrabnie unika odpowiedzi na pytanie, czy masz się czego obawiać ze strony Twojej konkurencji. Czy są znaki towarowe podobne, których, które prawa możesz naruszać? Jak mówiłem, tego dowiesz się, tylko robiąc pełne badanie znaku towarowego. I gdybyś chciałabym zrobił taką analizę dla Ciebie, to odezwij się do mnie telefonicznie bądź mailowo. Na wstępie powiedziałem, że sporo prawa do marki może cię kosztować nawet 30 tysięcy złotych. Skąd wziąłem taką kwotę? No myślę, że to jest głównie honorarium prawnika, który będzie kilka lat bronił cię w sporze. Adwokaci, radcowie prawni czy my, rzecznicy patentowi, najczęściej pracujemy w oparciu o stawki godzinowe. Od 200 do nawet 500 złotych za godzinę. Pracochłonność takich sporów może skrajnie się od siebie różnić. Na potrzeby tego nagrania uznałem, że jedna instancja pochłania od 25 do 40 godzin pracy prawnika. I wchodzi w to po pierwsze analiza prawna, na tej sprawy formalna odpowiedź, na przykład na pozew, a także każde przygotowanie się, a później wyjazd na tą rozprawę, na przykład przed sądem czy przed urzędem patentowym. Przejście sprawy przez te wszystkie instancje na przestrzeni tych kilku lat może wymagać 100 godzin pracy prawnika. Do tego poświęcisz czas swój i pracowników na zebranie dowodów czy na złożenie zezym. W końcu i tak każdy prawnik powie ci, że nie ma gwarancji wygranej. I teraz pomyśl. To, czy czekać taki wieloletni spór, ma zależeć od badania, które ktoś oferuje Ci za darmo. Ja bym się zastanowił, czy nie jest to czasem taki tani chwyt marketingowy, bylebyś tylko zgłosił z taką firmą swój znak towarowy. Robienie zgłoszenia bez takiej pełnej weryfikacji, tak jak przechodzenie przez ruchliwą ulicę z zawiązanymi oczami. Pewnie parę razy Ci się to uda, ale już przy pierwszej kolizji ryzykujesz swoim życiem, w tym przypadku życiem swojej firmy. Panuje też taki mit, że rejestracja znaku to zwykła formalność. Ot, wypełniasz stosowny wniosek, wnosisz opłaty urzędowe i czekasz na nadejście. Tego świadectwa ochronnego. To teoria. W praktyce rejestry znaków towarowych to prawdziwe cmentarzysko nieudanych zgłoszeń. Jak pokazują dane z lat 2015-2020, Polski Urząd Patentowy nie zatwierdził aż 28% zgłoszeń. To niemal jedno na trzy. Przykładowo odmówił rejestracji na znak Fresh Gelato, ponieważ uznał, że fresh to jest w języku angielskim świeże, a gelato to z języka włoskiego lody. I dla klientów będzie to jasna i czytelna informacja, że mają do czynienia ze świeżymi lodami. W innej sprawie urząd unieważnił rejestrację znaku towarowego Vitamin Shot. W tym przypadku uznał, że każdy odbierze to jako informację o. No, po prostu porcji witamin. Czasami nawet dodanie szaty graficznej nie jest w stanie przekonać urzędu do przyznania ochrony. Przykładowo, z odmową spotkała się próba rejestracji takich czterech znaków towarowych, przedstawiających takie oto, no, dość takie rzeczywiste kury, można powiedzieć, wielkiej fantazji tam nie ma. Urząd uznał, że kura jest opisowa dla jajek, a zgłaszający stracił 3400 euro. Na marginesie, w innej sprawie, ten sam urząd uznał, że krowa jest opisowa dla mleka. Była też sprawa, gdzie urząd uznał, że słowa Smoking World wiążą się bezpośrednio z paleniem. Z tego powodu jest bardzo mało prawdopodobne, aby odbiorcy nie skojarzyli rysunku po tej lewej stronie, czyli tego sygnetu, inaczej jak właśnie z symbolem papierosa. Znak dostał więc w dużej części odmowę rejestracji. W innej sprawie ten sam urząd odmówił ochrony na logo Eco Pellets, uznając, że grafika tego znaku jest banalna, a nawet wskazuje na granulki peletu. No dobrze, ale może przejdźmy teraz do odpowiedzi na pytanie, kiedy dwa znaki towarowe są do siebie w świetle prawa kolizyjnie podobne. Najprościej mówiąc wtedy, kiedy istnieje takie realne ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego klienta. Jak to ocenić? No niestety przepisy milczą całkowicie w tej sprawie. Mogę ci jednak zapewnić, że nie istnieje jakaś magiczna zasada, że wystarczy 30, 40, 50% różnic, aby obejść prawo. To jest bardzo popularny mit. Poza tym pamiętaj, że nie jest ważne, czy według Ciebie nazwy się różnią. Liczy się jedynie to, jak Twoją sprawę zinterpretuje Urząd Patentowy albo sąd, jeżeli nie najborze ktoś cię pozwie. I to właśnie sądy ukształtowały takie reguły w oparciu o które ocenia się kolizyjność czy też podobieństwo tych znaków towarowych. Najważniejsza reguła mówi, że należy te znaki porównywać na płaszczyźnie graficznej, fonetycznej i znaczeniowej. W płaszczyźnie graficznej chodzi oczywiście o wygląd porównywanych znaków. No i tutaj masz przykłady sporów, gdzie sąd uznał, że te znaki są kolizyjne względem siebie. Płaszczyzna fonetyczna polega na porównywaniu tego, czy brzmienie danych nazw jest kolizyjne. Podobne. Czyli na przykład wyobrażamy sobie, że jest jedna i druga reklama w radiu i zastanawiamy się, czy ktoś może się pomylić. Jak widzisz, za kolizyjne uznano znaki nawet częściowo podobne, jak Cosimo i Cosiflor. I nie sądzę, aby ktoś robiąc badanie na identyczność, oba te znaki tutaj porównywał do siebie, czy w ogóle znalazł ten wcześniejszy. Szalenie ważna jest również płaszczyzna znaczeniowa. Może się okazać, że graficznie i fonetycznie znaki są do siebie niepodobne, natomiast faktycznie każda osoba odczyta je tak samo. Przykład pierwszy z brzegu: Czarny kot i Black Cat. W Polsce język angielski jest na tyle popularny, że każdy konsument będzie miał dokładnie te same skojarzenia i kto wie, czy w ogóle zauważy, że ten drugi znak jest w języku obcym. Analogicznie myślę, że będzie, jeżeli chodzi o znak królik i zając albo królewna i księżniczka, to znaczeniowo to jest praktycznie to samo. I właśnie w oparciu o tę płaszczyznę zakolizyjne uznano znaki Lacoste i Cayman. No i w kontekście tego, co tutaj powiedziałem, uważam, że nie da się łatwo, szybko i co najważniejsze, za darmo zrobić pogłębionej analizy prawnej marki. Badanie na identyczność yy, można zrobić samodzielnie, ale i tak nie będziesz miał pewności, czy nie naruszasz tym prawa. Na prawidłową weryfikację potrzeba przynajmniej kilku godzin, i mi to zajmuje od 5 do nawet 10 godzin. Gdybyś się zastanawiał, czy warto zlecić taką analizę rzecznikowi patentowemu, no to ciekawe wnioski płyną z badania amerykańskiego rynku. Naukowcy przeanalizowali tam wszystkie zgłoszone w Stanach Zjednoczonych znaki to towarowe z lat 1985-2010 i z gołych liczb wyszło im, że zgłoszenia robione z pomocą profesjonalnego pełnomocnika, czyli np. rzecznika patentowego, były aż o 50% częściej rejestrowane niż znaki zgłaszane samodzielnie. Dla mnie to logiczne. Jeżeli zrobię badanie znaku towarowego dla klienta, to mam czytelną mapę zagrożeń i w beznadziejnych sytuacjach odradzam klientowi zgłoszenie. Częściej jednak pokazuję, jak może swój znak towarowy, jak to się mówi, dostosować do rejestracji, czyli jak powinien go delikatnie zmodyfikować, aby obejść Prawo, obejść kolizję. I dzięki temu klient zyskuje silne argumenty na to, że ze swoją marką działa legalnie. Przypominam, że gdybyś chciał skorzystać z mojej pomocy jako rzecznika patentowego przy badaniu, przy zgłoszeniu swojego znaku towarowego, to po prostu do mnie napisz. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję Ci za uwagę. Tradycyjnie zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału i słuchania mojego podcastu pod tytułem Prawna ochrona marki. Do zobaczenia niebawem. Cześć!